Cześć, witam się z Wami po przerwie. Dzisiaj będzie towarzyszył nam taki czerwony pasek przez całe nagranie, bo jak pewnie część z Was wie, ostatnio mieliśmy bardzo trudną sytuację. W pożarze w OVH spłonęły nasze serwery, również serwer z kopią zapasową, więc cały czas zespół jeszcze bardzo intensywnie pracuje nad przywróceniem wszystkich usług, nad poprawnością działania serwisu i aplikacji. I bardzo dziękuję wszystkim klientom za wyrozumiałość i za cierpliwość w tych trudnych dla nas chwilach. Wszystko zaczyna wracać do normy i mamy nadzieję, że wróci do poprawnego i sprawnego działania jak najszybciej. No dobra, ale ponieważ już wracamy, mogę dla Was nagrać egzamin, czyli co? Testy. Trudny egzamin. Rozwiąż. Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie? I tutaj mamy tą linię. Tak, jest to linia bezwzględnego zatrzymania, więc tak. Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? Chodzi o jezdnię jednokierunkową. Tak, możemy cofać. Czy w tej sytuacji prawy skrajny pas ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych? I tu mamy ten znak. Lewy tak, ale prawy nie. Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po prawej stronie jezdni? Nie, po lewej, po prawej nie. Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu? Tak, może mieć. Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność? Nie, ta sytuacja nie wymaga od nas zachowania. Jazda w tunelu nie wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności. Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd na czas postoju? Zobaczymy. Zostawił kluczyki, więc nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu? Tak, tutaj wyraźnie widzimy, że mamy możliwość zawracania, czyli tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z użycia kierunkowskazu, zanim zmienisz pas ruchu? Zmieniamy pas ruchu, czyli należy użyć kierunkowskazu, więc nie można nam zrezygnować. Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyków wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze? Na pewno nie wpływa na poprawę zdolności, więc odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym? Tak, mamy znak ustąp pierwszeństwa, więc tak. Czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Tak jest, należy upewnić się. Czy w tej sytuacji widoczny sygnał zezwala Ci na wjazd za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz w tym ruchu pojazdom dojeżdżającym sprzeciwka? Mamy czerwony sygnał, więc nie, nie możemy wjechać. Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci wyprzedzać? Czekamy na znak. Tu jest zakaz wyprzedzania, ale przez samochody ciężarowe, więc osobowym tak można. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Jesteśmy na drodze podporządkowanej, a ten z prawej strony jest na drodze z pierwszeństwem, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą? I tutaj widzimy, musimy obserwować, co dzieje się w lusterku. Widzimy, że oddalamy się od tego pojazdu, a przed nami wszystko wskazuje na to, że tak, można wyprzedzić. Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić z prawej strony pojazd jadący przed Tobą? Mamy dwa pasy ruchu w tym samym kierunku, więc tak, mamy prawo. Czy w tej sytuacji możesz wjechać za sygnalizator? To jest taki bardzo statyczny film, musimy poczekać chwilę. Tak, zapaliło się żółte światło, więc nie, nie możemy jeszcze wjechać za sygnalizator. Czy w widocznej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy? Tak, mamy czerwone i żółte razem, więc tak, przygotowanie się do jazdy. Czy w widocznej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed sygnalizatorem? Tak, mamy zieloną strzałkę, musimy się zatrzymać.
Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować, stojąc w tunelu w zatorze drogowym tzw. korku? A 3 metry, B 5 metrów czy C 7 metrów? Powinno to być 5 metrów, odpowiedź B. Jak zabezpieczysz krwawienie z rany przy braku jałowego opatrunku? A. Wstrzymam się z opatrywaniem. B. Użyję do opatrunku odzieży poszkodowanego. C. Poczekam, aż ktoś użyczy swojej apteczki. Należy użyć w takim przypadku odzieży poszkodowanego, odpowiedź B. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonym ogrzewaniu tylnej szyby? Jest to lampka B. Która z wymienionych kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? A, B1, B, AM czy A? Uprawnia do tego kategoria B1, odpowiedź A. Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy? A. Gaśnica umieszczona jest na tylnej półce. B. Gaśnica umieszczona jest luźno między siedzeniami. C. Gaśnica zamocowana jest pod fotelem pasażera. Gaśnica powinna być zamocowana pod fotelem pasażera. Odpowiedź C. W jaki sposób podczas kontroli drogowej przez upoważniony organ następuje zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju? A. Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców i poinformowanie o tym fakcie, jeżeli nie posiada przy sobie dokumentu. B. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydania kierującemu pokwitowania zatrzymania. C. Przez zatrzymanie posiadanego prawa jazdy i wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Prawidłowa odpowiedź to wprowadzenie do centralnej ewidencji i wydanie pokwitowania zatrzymania, czyli odpowiedź B. Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy? A. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. B. Tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. C. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia. Ma wpływ i ogranicza to pole, czyli odpowiedź A. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. B. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia rozszerza się. C. Nie ma żadnego wpływu. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. Odpowiedź A. Jakiej prędkości nie możesz przekraczać na obszarze zabudowanym, holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy? A. 30 km na godzinę. B. 40 km na godzinę. Czy C. 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23 i 60 km na godzinę w godzinach od 23 do 5 rano. Holując na obszar zabudowanym obowiązuje nas 30 km na godzinę. Odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem? A. Do 50 km na godzinę, B. Do 30 km na godzinę, czy C. Do 20 km na godzinę. Jest to strefa zamieszkania, więc obowiązuje nas do 20 km na godzinę. Odpowiedź C. Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa? A. Nie, gdy poruszam się z niewielką prędkością. B. Tak w każdym przypadku. C. Tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km. Tak, w każdym przypadku powinniśmy korzystać z pasów bezpieczeństwa. Odpowiedź B. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? A. 60 km na godzinę w godzinach od 23 do 5 rano. B. 60 km na godzinę w godzinach od 5 do 23. Czy C. 50 km przez całą dobę. Jest to strefowy znak, więc obowiązuje nas 50 km przez całą dobę. I zaliczyliśmy egzamin. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Dziękuję Wam bardzo za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na nasze pozostałe filmy. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, gdzie również wracamy do Was z nowymi postami, quizami. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.